ten film, który teraz widzicie, nie będzie w żaden sposób montowany ani nic. Oświetlam sobie twarz latarką, bo już jest ciemno. Nie będzie to montowane i pilna sprawa, bo chcą nam super, rozładowała się akurat teraz. Chcą nam zakazać pirotechniki. Kurwa, weszłem w błoto, dobra, trudno. Są ważne te sprawy. Weszłem w błoto, trudno, ale chcą nam zakazać pirotechniki. Nowa partia rządząca wymyśliła sobie, że zakaże sobie fajerwerek pirotechniki kategorii F2 i F3, czyli te, które są legalne. Jeszcze, mam nadzieję, jakby ja już podpisałem petycję, w opisie macie petycję. Macie w mojej karcie społeczność petycję, macie petycję na moim TikToku i Instagramie. Jakby po prostu wejdźcie na tą petycję tak, jak wam wygodnie, ale naprawdę musimy ją podpisać, bo naprawdę, jeżeli zakażą kategorii F2 i F3, to jedyne, co nam zostanie, to diabełki i zimne ognie, które no raczej, jak wszyscy wiemy, nie jest to petardy, no w ogóle to nie są petardy, umówmy się, to są wręcz jakieś świeczki, które przyczepimy na tort. Naprawdę macie w opisie macie petycję. Musimy to jakby szybko podpisać, szybko musimy działać, bo naprawdę możliwe, że ten Sylwester, który będzie teraz, czyli Sylwester 2024 rok, nowy rok, będzie na tym ostatnim i za rok jedyny, czym będziemy strzelać, to szampanem, a nie te petardami. I to jest kurwa naprawdę smutne, że w dzisiejszych czasach ludzie tak się boją takich rzeczy, ludzie są takimi, nie powiem co, że dosłownie rzucisz im diabełka pod nogi, a oni już są przestraszeni, płaczą i chcą czegoś zakazywać. Tylko dlatego, że oni się kurwa boją. I to jest naprawdę... Już raz była taka sytuacja, że chcieli zakazać, ale się udało chyba tam jakby nie przepuścić tego. Ale naprawdę jakby od lat jakby nasza pasja, nasze hobby, czy ogólnie nawet jeżeli ktoś lubi sobie po prostu strzelać co roku w Sylwestra, jest zakazywana, jest przez lata ograniczana. Tylko dlatego, bo ktoś się boi, bo ktoś się zachowuje jak... Nie wiem, jak dzieciak, któremu nagle spuścisz petardę pod nogi. Zabrzmiało to dziwne, ale wiecie, o co chodzi. Po prostu nie może być tak, że ktoś sobie... Że ktoś jakby, no... Wiecie, o co chodzi. No, po prostu nie możemy dopuścić tego, do tego. Musimy szybko działać. Macie w opisie macie jakby... No... linka do tego, podpiszcie petycję, tam naprawdę nic za wiele nie trzeba, wpisujcie imię, nazwisko, swoje miasto i kod pocztowy i swojego maila, którego jakby używacie, i tak możecie powstrzymać po prostu tą żenadę, no nazwijmy to po imieniu żenadę, więc co, miejmy nadzieję, chyba ktoś strzela pożegnalnie, mi się wydaje, więc mam nadzieję, że my jeszcze w następnym i za 2 lata, i za 3 lata, i ogólnie, że będziemy mogli sobie normalnie strzelać petardami, a nie na przykład, że nie będziemy strzelać, albo będziemy musieli się naprawdę ukrywać, bo inaczej żebyśmy się naprawdę nie musieli z tym ukrywać i żebyśmy w ogóle, jakby ja jestem w ogóle, to są idioci, jakby oni nie rozumieją, że ludzie nie zrezygnują z piro, tylko będą robić samoróbki i to się naprawdę skończy tragicznie. To, nie to, że ktoś sobie strzela petardami, tylko to, że ktoś, kurwa, zakaże nam strzelać, a ludzie, którzy są po prostu mega pasjonatami, będą jak idioci robić samoróbki, więc naprawdę szybko podpisujcie, ja już kończę i zaraz też nagrywam vlog, ale w tym momencie ważne jest to, żeby jak najszybciej wypuścić ten film, więc miejmy nadzieję, że zobaczymy się z petardami w tym i jak i w następnym roku. Wam dzięki i dziękuję każdemu, kto podpisze tą petycję i no co, nara.